Około godziny piątej tego samego dnia pan Pobratyński drzemał wśród połamanych sprężeń starej kanapy, jak zwykle o tej porze. Pani Pobratyńska pruła jakieś zatłuszczone barchany. Ewa zajęta była reparacją domowej bielizny. Na drewnianym stołku tyłem do okna siedział lokator Adolf Horst. Był to przystojny mężczyzna. Nieokreślonego wieku, od lat 30 do 50, z twarzą najzupełniej zadowoloną i bystrymi oczyma. Był dosyć zażywny, nie do tego jednak stopnia, żeby go można zaliczyć do grubasów. Twarz miał starannie wygoloną, z pozostawieniem podskubanego wąsika, a włosy ostrzyżone przy zamiotkiej skórze, co niweczyło niemal bez śladu zarysy zbyt już rozległych. Kątów łysiny. Ubrany był w całym znaczeniu tego wyrazu porządnie i wykwintnie, aczkolwiek suknie jego były dosyć wytarte i powypychane na łokciach. Tuż u nóg lokatora Horst'a leżał śliczny taks, długi i lśniący, nie spuszczając oka ani na sekundę z oblicza swego pana. Pan pobratyński ocknął się już i poziewał. Dało się słyszeć lekkie stukanie we drzwi. Brudne barhany, zwinięte jednym zamachem w potężny kłąb, znikły pod kołdrą. Lokal z lekka zatrząsł się w posadach od podskoków Matki Rodu zdążającej do kuchni dla ukrycia negliżyków poobiednich. Pan Pobratyński przybrał pozę wykwintnie niedbałą. Jedno z arcydzieł swego ducha. Ewa otwarła drzwi. Państwo przebaczą, mówił niepołomski, wchodząc do pokoju. Pragnę złożyć rządcy domu moje legitymacje. Stróż mnie objaśnił, że szanowny ojciec pani właśnie prowadzi meldunki w tym domu. Tak jest, proszę pana, rzekła, usuwając się ode drzwi. Gość wszedł do kubikulum familii niedostatecznie przewietrzonego. Stary pan z dystynkcją i pewną odmianką wdzięczności przyjął wręczone mu dowody i legitymacyjne. Wyszukał okulary, nałożył je na nos i dopiero ministerialnym gestem przedstawił gościowi lokatora Horsta. Zarazem wskazał mu fotel, głęboki jak wanna na siadówka. Nowy lokator zapuścił się w głębiny starego mebla, nie bez uczucia męstwa. Kolana jego znalazły się na linii krawata, a głowa i plecy utworzyły coś w rodzaju znaku zapytania. Pan Pobratyński zwolna wydłubywał z szuflady papiery, karty meldunkowe, przygotowywał pióro i był na tropie flaszeczki z atramentem. Pan dobrodziej przybywa tedy do nas z ulicy Wilczej, rzekł pochylając głowę z uśmiechem poniekąd współczującym. Tak, z Wilczy. Tu ciszej, choć to i środek miasta, dodał z ojcowską dobrotliwością. Kto lubi ciszę, a szanowny pan może woli gwar, życie? Rozmaite są temperamenty. Co prawda, to mi wszystko jedno, nie myślałem o tym nigdy, co wolę, gwar czy ciszę. To dobrze, o to dobrze, to znak, że się pan łaskawy cieszy zdrowiem. W dzisiejszym wieku, wieku neurastyni. Mówił stary pan, badając jednocześnie spoza okularów, jakie też wywiera wrażenie jego styl niepowszedni. Gość nic nie mówił. W ciągu tego czasu Horst nie spuszczał zeń oczu, mierzył go od stóp do głów, jakby mu brał miarę na ubranie albo na trumnę. Nie wiem, czy służba urządziła panu Dobrodziejowi wszystko jak należy, pytał jeszcze pan domu. Ja sam urządziłem sobie tam już wszystko, co mi jest potrzebne. Wymagam od służącej, żeby na czas czyściła obuwie, przynosiła bułki, samowar i co najgłówniejsza, żeby nie wchodziła do pokoju, jeśli jej nie wołałem. I żeby oczywiście nie otwierała bez specjalnego zaproszenia rzeczy pozamykanych, dodał życzliwie Horst. Złote zasady, wyrzekł pan pobratyński. Nie wiem, czy to są jakie zasady, mruknął niepołomski do siebie. Pan Dobrodziej, jak widzę, żonaty, zapytał, a raczej stwierdził, patrząc w papiery rządca domu. Chwila milczenia, potem odpowiedź zimna i twarda, jak potrącenie pięścią: Tak, jestem żonaty. Horst z cicha, z ledwie dosłyszalnym odcieniem wesołości zakaszlał. Ewa przyjęła do wiadomości słowa wyrzeczone przez Niepołomskiego w taki sposób, jakby ją istotnie ktoś pięścią uderzył w głowę. Uczucie brutalne, obmierzłe, uczucie rozczarowania oblało ją od stóp do głów. Czy i współmałżonka pańska zamieszka tutaj? dopytywał się rządca ze słodyczą Nie. Był to ten sam głos, twardy i głuchy. Czoło zmarszczone, oczy jak z surowego żelaza. Bo gdyby chodziło o szczupłość lokalu, albo, przypuszczam, o drugie łóżko, wywodził pan pobratyński, zdejmując wskutek emocji okulary. Nie, panie, toćbym żądał, gdyby zachodziła potrzeba. Żona moja mieszka gdzie indziej. Przebywam tutaj w Warszawie właśnie w celu uzyskania z żoną moją. Rozwodu